8 marca w Dziennym Domu Seniora w Kozienicach zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Seniorki i seniorów, ale także zaproszonych gości powitała kierownik placówki Aleksandra Majcher-Wójcik. Wśród przybyłych znaleźli się przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim Luiza Prus, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Anna Kwaśnik oraz przedstawicielki Centrum Usług Społecznych, wicedyrektor placówki Małgorzata Saub i Renata Wasińska. Spotkanie rozpoczęto od muzycznej niespodzianki w wykonaniu przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy. Jak na Dzień Kobiet przystało, były życzenia dla płci pięknej od uczestniczących w spotkaniu panów. Zero mycia, zero prania, zero szycia, no i gotowania. Dzień kobiet, drogie panie, 1000 kwiatów na śniadanie. I niech tak już co dzień będzie, wasze święto ciągle, wszędzie. Spełnienia marzeń z okazji Dnia Kobiet, niech o nim każdy się dowie. Życzy wam dziś najlepszego. My, wasi panowie. Seniorki nie zostały dłużne i przygotowały też niespodziankę dla wszystkich panów, którzy swoje święto obchodzą 10 marca. Z okazji Dnia Mężczyzny życzymy, abyście byli pomocni jak komputer. Szybcy jak japońscy skuter, sympatyczni jak maskotka i słodziutcy jak szarlotka. Ukoronowaniem całego tego wydarzenia były kwiaty oraz słodki poczęstunek. Zabierający głos goście też przekazali życzenia, gratulując jednocześnie organizacji tego wyjątkowego spotkania.